Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka. Dzień dobry, Panie Przewodniczący. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Przewodniczący, co ma takiego Rafał Trzaskowski, czego nie miała Małgorzata Kidawa-Błońska? Małgorzata Kidawa-Błońska bardzo dobrze doprowadziła do tego, że wybory w Polsce nie odbyły się w czasie największej pandemii, w czasie, kiedy były... Jarosław Gowin raczej do tego doprowadził, nie Małgorzata Kidawa-Błońska. Rafał Trzaskowski jest osobą, która z pewnością ma format prezydencki. Jest zarówno chłopakiem, z którym można iść na piwo i pogadać o zwykłych sprawach miasta, na których się zna, jak i osobą, która ma świetne kontakty za granicą, włada językami, potrafi rozmawiać z liderami w każdym kraju Unii Europejskiej. Jest takim człowiekiem, który moim zdaniem, ja tutaj jestem co do tego przekonany, odbuduje prestiż urzędu Dobrze, prezydenta. Ale panie przewodniczący, dlaczego w grudniu nie braliście pod uwagę Trzaskowskiego? Dlaczego on nie był zainteresowany? Wybraliście Kidawę. Co się stało te 5 miesięcy później, że Kidawa okazuje się projektem nietrafionym? Co poszło nie tak? Mamy inne okoliczności, inny świat. Świat pandemii, świat ograniczeń. Świat, w którym potrzeba jest zdecydowanych, silnych liderów. Dzisiaj jest czas na osoby, które mają typ wojowników. Małgorzata Kidawa-Błońska jest osobą, która łączy, ale jest osobą, która była na czas dużo spokojniejszy. Była osobą, która w przeciwieństwie do obecnego prezydenta absolutnie na nikogo nie krzyczała, nie pokrzykiwała. Była człowiekiem i jest taką osobą, która potrafi bardzo spokojnie w czasach nieco spokojniejszych przedstawiać nową wizję Polski. Rozumiem, że w tym, co pan powiedział, jest coś, o czym ja słyszę z kręgów Platformy. Powiedział pan, że Trzaskowski jest wojownikiem. Ja patrzę na to, co się dzieje. Trzaskowski robi konferencję pod siedzibą telewizji publicznej, mówi, że tam grzmi, że zarząd wziął wielomilionowe premie, co zresztą raczej chyba nie jest prawdziwe, ale też... 17 milionów 800 w sprawozdaniu telewizji. To ale to zarząd wziął? Przeznaczone na wypłaty nagród. Ale to dla pracowników. Zysk w telewizji pojawił się tylko dzięki kolejnym miliardowym dotacjom. Ale ja chcę wrócić do tego, że Trzaskowski wychodzi, robi konferencję, atakuje TVP, zapowiada w ogóle likwidację TVP Info. Wasi posłowie przerywają konferencję prasową wiceministra zdrowia. Wpadacie z kontrolą taką też poselską do instytucji podległych ministrowi Szumowskiemu, żeby zobaczyć, ile dotacji dostała jego rodzina. To jest, rozumiem, przepis na taką ostrą kampanię, jaką PiS miał w roku 2015, czyli kradniecie, Polska w ruinie. Idziecie dokładnie tymi kategoriami, jakimi byliście traktowani 5 lat temu. Redaktorze, jesteśmy skuteczni w obnażaniu afer PiS-u. Pokazujemy, że ci ludzie poszli po władzę dla wielkich pieniędzy. Pokazujemy te dziesiątki milionów złotych, które są przeznaczane dla tej nomenklatury nowotworzącej się. A Rafał Trzaskowski pokazuje, że potrzebne są media prawdziwie publiczne, media, w których nie będzie propagandy, jadu, nienawiści, a rzetelna informacja. Czy pan wie, panie redaktorze, nie wiem, czy już do pana to dotarło, że w tej chwili ważą się losy nowego członka zarządu telewizji publicznej. Pan Jacek Kurski wraca do tego zarządu, wojna z prezydentem na nowo. Wraca, czy to są ludzie, pan, którzy nie mają żadnych hamulców? Według mojej wiedzy wróci po wyborach prezydenckich, ale chcę pana dopytać o taką sytuację. Przerywają posłowie Platformy konferencję prasową wiceministra zdrowia Cieszyńskiego, który opowiada o sytuacji koronawirusowej. Zarzucają mu zakup nieprawidłowych masek, wydawanie pieniędzy, wyrzucanie pieniędzy w błoto, czym on wyciąga telefon i pokazuje SMS-a od waszego posła, od waszego polityka Sławomira Neumanna, który tak naprawdę lobbuje dla jednego z przedsiębiorców tej branży, że ten przedsiębiorca może ściągnąć tu maski. No, chyba, no to była wtopa, mówiąc zupełnie szczerze. Mamy inne pojęcie lobbingu. Z tego, co Sławomir Neumann wyjaśniał, przedsiębiorca wysłał swoją ofertę certyfikowanych maseczek na
adres, oficjalny adres ministra. I co ministerstwo zrobiło? Kupiło bubla, wyrzuciło w błoto ponad 4 miliony złotych i w tym momencie tylko to potwierdza, że absolutnie tam bez żadnego trybu dokonuje się takich zakupów. Natomiast ja będę przestrzegał. Ale dopytajmy o to, bo ja mógłbym uwierzyć taką propaństwową postawę Neumanna, ale panu przypominam, że on był wiceministrem zdrowia za waszych rządów i on ma postawiony w tej chwili zarzut w 2018 roku. Przekroczenie uprawnień, chodzi o lobbying na rzecz jednej z klinik okulistycznych, która dzięki temu dostawała kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia. No, trochę to wygląda na działanie w recydywie, czyli Neumann dzwoni gdzieś, załatwia jakiejś firmie. To naprawdę chyba nie jest sukces wasz, taki lobbying Sławomira Neumanna. Prowadzicie wojnę z PiS-em, twierdzicie, że oni kombinują coś na maskach, a on się zgłasza w sprawie masek jakiegoś znajomego przedsiębiorcy do wiceministra zdrowia. Pan wiedział, że on się zgłasza? Sprawa ta musi być dogłębnie wyjaśniona. Będę zwracał się do ministra zdrowia, żeby przedstawił wszystkie dokumenty w tej sprawie, bo z informacji, które ja posiadam, wynika, że do żadnych zamówień nie doszło. Ale ja nie akceptuję w ogóle wchodzenia w jakiekolwiek kontakty z przedstawicielami tego rządu, bo ja im po prostu nie wierzę. Znaczy, to co Neumann zrobił złego? Źle, że wszedł w kontakt z jakimś biznesmenem, który chciał ściągnąć maski z Chin i dopytywał, jak to załatwić w ministerstwie ów Neumann? Czy źle zrobił, że napisał do tego Cieszyńskiego, napisał jakoś tak, cześć, tu Sławomir Neumann, tak, Platforma i taki uśmieszek. No to co pana bardziej mierzi, kontakt z rządem czy kontakt z tym przedsiębiorcą? Wszystkie kontakty mają mieć charakter oficjalny, od tego jest poczta mailowa, od tego są adresy oficjalne i nawet jeśli ktoś działa w dobrej wierze, powinien pamiętać, że może to być wykorzystane przeciwko niemu. A raz jeszcze podkreślam i chciałbym, żeby ten temat wreszcie skończyć. Gdyby coś było nie tak w tym postępowaniu, to już dawno byłby prokurator. I jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze. Sprawa pana Neumanna była umorzona. Do niej wrócono w momencie, kiedy Ziobro przejął prokuraturę. To prawda, to i prawda. Dla mnie ma ona charakter wyłącznie polityczny. Proszę zobaczyć. Od ponad 4 lat. Ale Neumann Ziobro jest prokuratorem generalnym. Nie ma pan rozumienia, że Neumann pan przysparza problemów? Mogą tylko mówić o tych śledztwach, mówić, a nic się nie dzieje. Więc to jest jeden wielki fake, mówiąc językiem internetu. To zarzucanie tych wszystkich rzeczy, to wykorzystywanie prokuratury. I dlatego, ale to kończy. Ale ten SMS to nie jest fake. Dlatego Rafał Trzaskowski dzisiaj wyraźnie mówi. Prokurator generalny jako minister sprawiedliwości w takiej formule nie może istnieć, bo przez te 4 lata nie wyjaśniono żadnej pisowskiej afery. Mamy kolejne doniesienia o wykorzystywaniu aparatu państwowego, spółek Skarbu Państwa do bogacenia się poszczególnych ludzi, a prokuratura co? Czym się zajmuje? Stawianiem zarzutu kobietom, które blokowały marsz neofaszystów. Pełna zgoda, ta prokuratura nie wyjaśnia działań ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, to wiemy, ale ja pytam o to, czy Neumann, jego kontakty, to nie jest kłopot dla pana? Rozmawiał pan z nim w tej sprawie? Tak, powiedziałem i będę o tym mówił wyraźnie na klubie. Jakiekolwiek kontakty parlamentarzystów ze sferą administracji, czy publicznej, czy samorządowej, czy państwowej, powinny odbywać się zawsze w sposób oficjalny. Zresztą tak pokazuje ten SMS. Został podany oficjalny adres mailowy i tak trzeba się kontaktować. Zawsze i wszędzie ma być transparentnie. Nie uznajemy żadnych nieformalnych kontaktów. Dodajmy, że to minister podał swój e-mail oficjalny, bo Sławomir Neumann skontaktował się na jego telefon komórkowy. Też oficjalny, o ile się nie mylę. Panie przewodniczący, dlaczego nie byliście w stanie poprzeć, myśląc o zmianie kandydata, Szymona Hołowni? To jest były wasz wyborca, miał niezłe sondaże, miałby szansę przy waszym wsparciu na drugą turę. Bo wybraliśmy najlepszego. Znaczy, ja lubię Szymona, ale dziś Polska potrzebuje prezydenta z doświadczeniem politycznym, potrzebuje prezydenta, który rozumie samorząd, potrzebuje prezydenta, który nie ma swoje zaplecze polityczne, ale który jest również otwarty na innych. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby kogokolwiek krytykować. Prowadzimy rywalizację pozytywną. Natomiast ja uważam, że Rafał Trzaskowski jest najlepszym kandydatem i
Liczę, że Szymon Hołownia go poprze. Nie oczekuję, że powie, że powie pan cokolwiek innego, ale wie pan, ten Hołownia może miał większe szanse zdobyć trochę elektoratu konserwatywnego. Trzaskowski raczej szans nie będzie miał. Zapytam o konkret. Czy pański ojciec, który działa w PSL-u, albo pańska siostra, która kiedyś kandydowała z Ruchu Narodowego, w jakiejkolwiek sytuacji byliby skłonni zagłosować na Rafała Trzaskowskiego i jego takie bardzo lewicowe poglądy? Czy po pierwsze Rafał Trzaskowski jest politykiem centrum, nieuprawnione jest twierdzenie o jakichś lewicowych poglądach, to raz. A po drugie, co jest bardzo istotne, ja jestem przekonany, że wyborcy opozycji zagłosują gremialnie na Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. I no tu, dobrze, ale i zapytam, ja zapytam o tego... Pan, natomiast, panie redaktorze... O pańskiego ojca i pańską siostrę zagłosują na Trzaskowskiego czy nie? Oczywiście, że tak. Znaczy nie rozmawiałem z siostrą. Mój tata jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej, jak pan wie, PSL i Platforma Obywatelska to część Europejskiej Partii Ludowej. I ja wiem doskonale, że o ile w pierwszej turze pewnie go nie namówię i odda głos na Władysława Kosiniaka-Kamysza jako członek PSL, o tyle w drugiej turze na pewno będzie głosował na Rafała Trzaskowskiego. Ale co do poglądów mojej rodziny, no panie redaktorze, ja będę każdego przekonywał, tak jak pana, tak jak najbliższych, dalszych od siebie, że Rafał Trzaskowski jest najlepszym kandydatem. Ale jeżeli ktoś myśli, że powinniśmy eksperymentować z osobami, które jako pierwszą swoją funkcję polityczną chciałyby sprawować tą najwyższą, to ja mam inne zdanie. Uważam, że jednak w polityce liczy się doświadczenie, liczy się to, że ma się za sobą bardzo dużą rzeszę samorządowców i uważam, powiem to całkiem otwarcie, że Rafał Trzaskowski jest dużo lepszym kandydatem od wszystkich pozostałych kandydatów opozycyjnych, których ja znam, szanuję i po prostu lubię, ale no, inaczej bym nie rekomendował Rafała, gdybym miał jakiekolwiek wątpliwości. Kiedy Trzaskowski tutaj w Warszawie realizował kartę LGBT, to wówczas szef Platformy Grzegorz Schetyna, pański poprzednik, mówi, że to jest przedwyborcze zobowiązanie prezydenta Trzaskowskiego w Warszawie, ale to w żaden sposób nie przystaje do naszego programu. My nie idziemy z tym na pierwszej linii. Czy to będzie na pierwszej linii programu prezydenckiego Rafała Trzaskowskiego dla całej Polski, czy też nie? LGBT, związki partnerskie, czy to będzie istotny element jego kampanii? Rafał Trzaskowski pokazuje, że prezydent powinien budować wspólnotę. Zaprezentował zręby nowoczesnego programu dotyczącego takiej nowej polityki, nowej solidarności. Pokazujemy, że trzeba zbudować Polskę na nowo po pandemii. Trzeba pamiętać o dobrych relacjach w Unii Europejskiej, dobrych relacjach z przywódcami. Gdyby pan zechciał bliżej tych moich pytań bardziej, czy to LGBT związki partnerskie będą elementem programu Rafała Trzaskowskiego? Nie, nie będą, bo prezydent Rzeczpospolitej prezentuje program w kompetencjach, w których się mieści. Natomiast ja też się nie zgodzę z tym, że ktoś będzie sugerował. Ja panu mówię, jaki program przedstawia Rafał Trzaskowski. I mówię wyraźnie, na czym się opiera. Silny samorząd ma doświadczenie samorządowe. Mocna pozycja na arenie międzynarodowej, świetne relacje w każdym kraju Unii Europejskiej. Jako były europarlamentarzysta, jako człowiek, który jest wykształcony w zakresie stosunków międzynarodowych. I wreszcie, co bardzo ważne, nowa solidarność. Odejście od tych bardzo złych podziałów w Polsce, wzmocnienie pracowników, eliminowanie tych wszystkich niepewnych umów, które są. Natomiast jeżeli mówimy o godności, tak, Rafał Trzaskowski w przeciwieństwie do obecnego prezydenta nie dzieli Polaków, nie dzieli ludzi, tak samo traktuje osobę z małego miasteczka, jak i z dużego miasta, ale przede wszystkim mówi o godności człowieka. Jeżeli popatrzymy przez pryzmat człowieka, indywidualności, jego godności, to na dalszy plan schodzą wszelkie inne wykluczenia. Jeśli ktoś... Sprawa prosta. Chcę dopytać. Ostatnio pan wirtualnie wyszedł ze studia radiowej Trójki w proteście przeciwko temu, co się dzieje z tą stacją. Czy Platforma będzie bojkotować radiową Trójkę albo może Polskie Radio, albo wrócić do pomysłu bojkotu mediów publicznych, bo robiliście taki bojkot telewizji publicznej. Niewiele z tego wyniknęło. Musieliście zrobić krok w tył i dzisiaj występujecie w programach telewizji publicznej. To był mój gest solidarności z osobami, które dla mnie są symbolami programu Trzeciego Polskiego Radia. To był mój gest solidarności z wykonawcami, z muzykami, z artystami, z ludźmi, którzy Trójkę tworzyli. To był mój gest solidarności z tymi, którzy postanowili przekreślić swoją karierę zawodową w imię wartości.
I to był jasny, czytelny sygnał. Nie ma zgody na to, by wracała cenzura. Nie ma zgody na to, by w gabinetach kolejnych prezesów mediów publicznych decydować za widzów i słuchaczy. I dzisiaj każdy, kto ma odrobinę przyzwoitości, powinien przeprosić za to, co zrobiono z Markiem Niedźwieckim, za to, co zrobiono z Wojciechem Manem, co zrobiono z Piotrem Mecem, co zrobiono z Anią Gacek, co zrobiono z wieloma dziennikarzami, którzy tworzyli Trójkę. I dzisiaj pytanie jest o to, jak ułożyć na nowo media publiczne. Ale czy będzie pan będzie bojkotował, politycy Platformy będą bojkotować, bo w Trójce są programy polityczno-publicystyczne. Będziecie do nich chodzić, czy nie będziecie do nich chodzić? Z pewnością będziemy podejmować takie decyzje i swoje uczestnictwo w mediach publicznych, by pokazywać, na czym nam zależy, by pokazywać tą obłudę, zakłamanie. Nie bojkotujemy mediów publicznych z szacunku dla widzów i słuchaczy, bo dla nas... Czyli pan wyszedł z Trójki, ale być może pan kiedyś do tej Trójki znowu wejdzie. Panie redaktorze, raz jeszcze mówię, z całym szacunkiem, ale jeżeli pan nie widzi kontekstu mojego umownego wyjścia, nie wierzę w to, że pan nie widzi. Ale jeżeli ci dziennikarze, o których pan powiedział, nie wrócą do Trójki, a pan za tydzień w Trójce wystąpi, no to pana wyjście proszę się nie gniewać. Nie, wystąpię za tydzień, za dwa, za trzy w Trójce, bo uważam, że ta formuła się skończyła i dzisiaj, w tej chwili trwa komisja w Senacie, Komisja Kultury, gdzie rozliczamy to, co dzieje się w Trójce. Senatorowie pokazują tą obłudę, to zakłamanie, to w jaki sposób doprowadzono flagowy program, flagowy projekt, na którym wychowywały się pokolenia Polaków, do absolutnie najniższego poziomu. I ja będę zawsze zwolennikiem tego, by wartości były ważniejsze niż doraźny interes polityczny. Ale w jakiej formule będziemy w mediach publicznych, to zostawiam dalszym naszym decyzjom. Z Onetu Borys Budka nie wyszedł. Panie przewodniczący, serdecznie panu dziękujemy. Borys Budka, szef Platformy, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu i dobrego dnia.